Dzień dobry. Mamy 2 stycznia. Ja zaczynam realizować moje postanowienie noworoczne. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że porwałam się z matką na księżyc, ale jak możecie widzieć po moim outficie, po ilości warstw, które mam na sobie, wybieram się na bieganie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pierwszy mój posiłek dzisiaj. Zjadam banana, bo jestem trochę głodna, ale nie chcę jeść śniadania, żeby nie zapchać sobie żołądka i nie było mi ciężko. Taki średni ten banan, bym powiedziała. Zabieram się za jedzenie, nie biorę telefonu ze sobą na dwór, więc dam wam znać, jak już wrócę do domu, czy dałam radę, czy w ogóle jakiś 1 km zrobiłam. Zobaczymy, jak to będzie. Udało się! Udało się! To jest takie dziwne uczucie. Z jednej strony mam taką satysfakcję, ale z drugiej strony jak biegłam, to tak mi się nie chciało, że masakra. Teraz lecę zrobić taki szybki, dosłownie 10-15-minutowy trening brzucha. Ada siedzi ze mną, namówiłam go, a potem w końcu lecę do kuchni zjeść śniadanko. No i zaczynamy ten pierwszy odcinek z serii Co jem w ciągu dnia. Mam nadzieję, że tych odcinków powstanie więcej, że będą wam się podobać i będziemy nawzajem wymieniać się pomysłami na zdrowe, pełnowartościowe posiłki, dzięki którym możemy zadbać o linię. Ja poszłam biegać, to dla mnie niewyobrażalny wyczyn, dlatego ty zbieraj się do roboty, też dasz radę, jestem przekonana. Okej, zabieram się za przygotowanie śniadanka. Panuje w mojej kuchni lekki nieporządek, ale jest prawie 12, a ja jestem już taka głodna, że muszę coś zjeść. I zrobimy sobie na śniadanko owsiankę na mleku i dodamy do tego skyr i borówki. To nie będzie nic skomplikowanego, ale owsianka jest moim ulubionym śniadaniem. Jest dla mnie mega pożywna, bardzo smaczna, więc takie śniadanie wybieram najczęściej. Okej, dzisiaj wyjątkowo gotuję na jedną porcję. Mam mleko tylko 3-2, więc dlatego pomieszam je pół na pół z wodą, aby było trochę mniej tłusto. I użyję sobie do tego wagi, ponieważ moje miarki zostawiłam chyba u rodziców. Ale to dlatego, że tam też mi się przydadzą. I ja sobie wleję 125 ml mleka i uzupełnię to do 250 ml wodą, czyli pół na pół. Ok, jest idealnie 125. Teraz wezmę jakąś szklaneczkę. Easy, nie wolno! Ok, mam 250 ml. Ezekiel! Wybaczcie, ale tu jest jakiś mleczny potwór. Nie wierzę, on mi garnka wypija. Okej, i teraz do mojego mleka, a właściwie mojego mleka z wodą, dodam 5 łyżek płatków owsianych. To jest dla mnie optymalna ilość i taką owsiankę lubię najbardziej. Widzę, że powoli kończą mi się płatki owsiane, ale gdzieś na pewno na dole mam jakiś zapas, a na dzisiaj na 5 łyżek starczy. Okej, i teraz gotujemy na wolnym ogniu, aż owsianka zgęstnieje. Zobaczcie, odmierzyłam sobie 70 g borówek i teraz większość z nich dodam już do prawie gotowej owsianki. Zostawiłam sobie troszeczkę na udekorowanie. Wszystko mieszam i będzie gotowe. Do tego wszystkiego dodam sobie 75 g jogurtu. Myślę, że będzie wtedy takie słodziutkie i smakowite. Postawiłam gorący garnek na wagę. Mam nadzieję, że nic się z nią nie stanie. Jak pachnie, jak bakuś. Dobra, wymieszam tylko. Ok, i dodaję do owsianki z borówkami 75 g skyra, czyli połowę opakowania. Resztę zostawiam na później. Przyda się na pewno do jakiegoś drugiego śniadania czy podwieczorku. Teraz wszystko mieszam i przekładam do miseczki. Zobaczcie, tak się prezentuje owsianka i teraz dosłownie tu na górę sobie dam te boróweczki. O, jeszcze jedno. A nie, czemu nie chcę wyjść? Już. I taka owsianka ma około 400-450 kalorii. Gdzieś tutaj na pewno umieszczę wam kaloryczność całego posiłku, a teraz zabieram się za jedzenie. Do posiłku zabieram ze sobą dużą butlę wody, no i pijemy. No to lecimy z obiadem. Normalnie zjadłabym jeszcze drugie śniadanie, ale przez to, że dzisiaj tak późno zjadłam pierwsze śniadanie, no to od razu przechodzę do obiadu. I będzie to spaghetti, tylko że z
innym makaronem, a nie z makaronem spaghetti, bo nie mam tego długiego. Przygotowałam sobie tutaj świderki i kilka dosłownie penne. Ja na dwie porcje makaronu odważyłam 120 gramów. Ja zjadam 50, Adaś 70. Będą nam potrzebne też pomidory. Ja używam już tych pokrojonych, można też użyć passaty, ja używam tego zamiennie. No i oczywiście mięsko, ja sobie przygotowałam około 200 g mięsa mielonego. Do tego przydałaby się też cebulka, ale nie mam cebuli. Więc użyję trochę czosnku, przypraw. Jeśli miałabym cukinię, to z chęcią też bym wkroiła cukinię albo paprykę. Nie mam jednak takich warzyw, bo mam jeszcze czystą po świętach lodówkę, więc użyję tylko czosnku i pomidorów. A sosik będzie naprawdę pyszny, do tego dodamy mozzarellkę i będzie idealny obiad! I z ikieru nie je się surowego makaronu. Dobrze, już żegnamy reklamę. Ja mam dosłownie taką ilość zamrożonego, a właściwie już rozmrożonego, mielonego mięska, więc sobie wykładam na patelnię. Dodaję 8 g oliwy. Dlaczego 8? Bo w Fita tu już sobie wyliczyłam, że na porcję muszą iść po 4 gramy. Chyba ta waga jednak źle działa. No dobra, to w takim razie wlałam oliwy na oko, bo waga nie zadziałała, ale wlałam naprawdę niedużo. Teraz przez preskę przecisnę sobie czosnek, dodam do mięska i wszystko podsmażę. Ja uwielbiam spaghetti. Spaghetti to jest jedno z dań, które nauczyłam się gotować. Nauczyła mnie moja mama, ale to było wtedy takie, jak robiłam sama, to było takie spaghetti z proszków, wiecie o co chodzi. No a teraz staram się, żeby moje spaghetti zawsze było jak najsmaczniejsze i jak najzdrowsze. I teraz tak pomyślałam, że możemy dodać do niego też kukurydzy. Co ty na to? Może być. No właśnie, ja się zastanawiam, możemy dodać kukurydzy. Jako że ominęło nas dzisiaj drugie śniadanie, to mam trochę więcej kalorii do spożycia, więc do obiadu dodam sobie właśnie jeszcze kukurydzkę i mozzarellkę miałam mieć tylko na wieczór, bo na wieczór planuję warzywka z patelni, chociaż w sumie nie wiem, czy są w zamrażarce, ale chciałam je zjeść właśnie z mozzarellą, ale może teraz zjem też mozzarellę, zobaczymy. Woda na makaron się gotuje, mięsko się podsmaża i co, i na razie tyle, ja zabieram się za czosnek. Makaron się gotuje, wrzuciłam właśnie do gotowania, do wrzącej wody. Mięsko się podsmaża, wysypałam też właśnie paprykę z patelni. Przyprawiłam pieprzem czosnkowym i wędzoną papryką. Wszystkie rodzaje pieprzu, prócz tego zwykłego, to chyba moje ulubione przyprawy. Polecam gorąco pieprz ziołowy, to jest w ogóle sztos. Ale dzisiaj akurat pieprz czosnkowy bardziej mi pasował. Wkrajam też malutki czosneczek i czekamy, aż wszystko się przyrumieni. Patrzę tutaj, bo Ezekiel właśnie wskoczył na kuchenkę, gdy się gotowało, więc nie jest to najbezpieczniejsze. Ale teraz sobie gdzieś poszedł. Zobaczcie, tak się prezentuje mięsko. No nie jest to jakiś zabójczy widok, ale gwarantuję Wam, że jest pyszne. Zobaczcie, mam tu twarde pomidorki i teraz po prostu wlewam. Okej, teraz mieszamy. W ogóle piękny kolor mają te pomidory. To będzie naprawdę dobra szamka. Jako że całość wyszła dość mało przyprawiona, to dodam jeszcze trochę tego pieprzu ziołowego i już się nie mogę doczekać, bo to będzie takie pyszne. Jedna porcja takiego spaghetti, a ta ilość, którą przygotowuję, jest na dwie porcje, z 50 g makaronu, bez kukurydzy i bez mozzarelli, ma 350 kalorii. Uważam, że jest to naprawdę spoko jak na taki sycący obiad. Ja dodam mozzarellę i dodam pół kulki i to będzie około 100 kalorii, więc mój obiad będzie miał około 450 kalorii. To jest naprawdę mega, mega spoko wartość. Chyba jednak nie dodam tej kukurydzy. Nie mam jakoś ochoty na kukurydzkę. Dlatego mój sosik jest już gotowy. Makaron ugotowany, a to oznacza tylko jedno. Przekładam wszystko na talerz i zabieram się za jedzenie. Tak się prezentuje efekt końcowy. Taka porcja, jak mówiłam, ma około 450 kalorii. Uwierzcie mi, że to nie jest mała porcja. To jest tak jak dwie moje dłonie około. No i co?
warzywka, węglowodany, białeczko, piechotki. Zabieram się za jedzenie. A tak się prezentuje mój zdrowy deserek. Nie miałam czasu dzisiaj przygotować niczego więcej, więc mam dwa wafle ryżowe. One są z muesli, więc mają taki słodkawy smak. Mam jedną pomarańczę. Tutaj odrobinę skyra, który został ze śniadania i 100 g serka homogenizowanego waniliowego. Zabieram się za jedzenie, bo mam mega ochotę na coś słodkiego. Trochę już tu u mnie ciemno. Mamy godzinę chyba około 18, 19. Niedawno przyjechał mój tata z moją siostrą. Ja znowu na kilka dni wracam do Berlina. Mam tam do załatwienia parę spraw. Między innymi może uda mi się pójść do dermatologa. I co? I w sumie ten mój, co jem w ciągu dnia, średnio mi dzisiaj wychodzi, bo nie za dużo jem. W sensie myślałam, że więcej posiłków uda mi się dzisiaj skomponować, a tak naprawdę jeszcze chyba została mi tylko kolacja, więc jak tylko wrócę i zostało mi całkiem dużo kalorii, więc jak wrócę, to zaszalejemy i zrobimy może jakieś tosty albo coś takiego. My jedziemy do Rossmana, a właściwie idziemy. Mieliśmy jechać autem, ale stwierdziliśmy, że nowy rok, nowi my, więc idziemy na pieszo, aby jeszcze trochę się poruszać. Zobaczcie, wszystko tu zamknięte. Tak, McDonald's jest otwarty, bo to restauracja. A my zmierzamy tam. Zobaczcie. Tak się prezentuje moja kolacja. Są to tosty z szyneczką, mozzarellą, do tego ogórki, 20 g keczupu oraz herbatka ziołowa z malinami i granatem. Taki posiłek ma około 460 kalorii i wszystkie moje posiłki razem stworzyły dzisiaj piękną dietę o równej wartości 1800 kalorii. Nie wiem, jak to zrobiłam, że tak pięknie to wyliczyłam, ale wszystkie cztery posiłki, które Wam pokazałam, razem właśnie taką wartość osiągnęły. A więc tak jak podsumowałam już wcześniej, moja dzisiejsza dieta wynosiła 1800 kalorii i pozwoliłam sobie na tyle, ponieważ miałam dzisiaj dzień treningowy, byłam zarówno pobiegać, jak i robiłam trening brzucha i jeszcze na koniec wyszłam na około pół godziny spacer do sklepu i z powrotem, więc uważam, że taka ilość kalorii była jak najbardziej dobra. Jest to zdecydowanie ilość kalorii, na którą mogę sobie pozwolić w dzień treningowy. Jutro, ze względu na to, że większość dnia spędzę w aucie, zdecydowanie zjem mniej. Myślę, że będzie tu w granicach 1500-1600 kalorii. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o moich posiłkach. Nie były to jakieś mega, mega wymyślne dania. Na podwieczorek przewidywałam coś innego, ale wyszło jak wyszło. Kolacja też miała być inna, bo miało mi zostać mniej kalorii, ale tak wyglądał mój pierwszy odcinek z serii Co jem w ciągu dnia i mam nadzieję, że Wam się podobał. A na zakończenie chciałam Wam pokazać dwa produkty, które dzisiaj kupiłam. Są one z firmy Taupa. Gdzieś słyszałam kiedyś o tej firmie, ale nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że mają całkiem dobry skład. I pierwszą rzeczą jest normalizujący tonik matujący. Wygląda on tak. I tutaj jest napisane, że to jest ze skóry wrażliwej, alergicznej, mieszanej, tłustej, codziennie zapobiega niedoskonałościom. Więc brzmi całkiem nieźle. Mi się tonik skończył, więc akurat będę miała zamiennik. A drugą rzeczą to jest taki żel. Żel do mycia twarzy, dwa kwasy, AHA plus LHA. Skóra wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, zaawansowany trądzik, aktywne zmiany. To ja właśnie mam takie aktywne zmiany. Wycisza trądzik zaawansowany. Także zobaczymy. Będę testować, jeśli ktoś z Was używał tych produktów lub w ogóle produktów z tej firmy, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Czekam też na Wasze opinie, czy dzisiejszy film Wam się podobał, czy mój jadłospis Wam się podobał, czy uważacie, że moja dieta jest wystarczająco urozmaicona. Czekam serio na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam do tej zdrowej diety, ponieważ uważam, że moje posiłki serio były zbliżone do takich normalnych. Poza tym moja dieta jest normalna. Ja staram się niczego nie wyrzekać, no oprócz tych kilku rzeczy, o których rozmawialiśmy we wczorajszym odcinku. Jeśli film Wam się podobał, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał, piszcie w komentarzach, jak Wam się odcinek podobał, a my widzimy się w środę. Cześć!